Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Wojtek, jest ze mną Madzia. Dzień dobry. I witamy was w kolejnej mapce parku Redventure Puzzle Colors of Insanity. Intro. Po intrze. Tak, tym razem się z Magdą umówiliśmy, że będzie intro i po intrze. Ja już się po ostatniej mapie nauczyłam. Nie muszę wiedziała. To dobrze, no. Także słuchajcie, generalnie po prostu wrzucono nas do mapy. Z tego co wiem, jest 10 poziomów różnych. Są różne rzeczy na zasadzie puzzle, parkour, adventure, coś w tym stylu. I tutaj chyba głównym naszym zadaniem będzie znalezienie wyjścia stąd, bo to jest też trochę taki escape, więc no nie wiem, musimy chyba gdzieś czegoś tu poszukać. A to już tutaj? Już zaczynamy, tak? Bo właśnie to mnie zdziwiło, że nie ma tutaj takiej, wiesz, takiego wstępniaka, nie? Weź Wojtek, czekaj. Nie hałasuj chwilę. Dobra, chyba nic się nie robi, bo tu są płytki naciskowe, wiesz? I ja sobie depłam. No czekaj, najpierw to trzeba, wydaje mi się, że trzeba... Czekaj, ja przywinę wszystko. Jak już wlazłam, to właśnie nie oczekuj, że ja zejdę. Dobrze, to szukaj tam na górze. No. Czekaj, nie, no tu nic nie ma w tych beczkach. Beczki chyba nie mają czegoś takiego jak płytka naciskowa w sobie, nie? Nie odpalają się jakoś... No raczej nie, ale w sobie mogą coś trzymać, nie? No ja wszystkie obejrzałam i nie ma nic. Poczekaj, to ja też przejrzę. Są jeszcze te grajniki, ale... O! Co zrobiłaś? Tu pociągłam. Coś się otworzyło? No słychać, że coś się rusza. Okej. Okay. Mama? To wiesz co? To może tu trzeba kilka tych wajch. Może trzeba kilka wajch. A to, która to była, ta? O. No ta i ta, te dwie. A czekaj, one się chyba zresetowały? Nie, no sterczą do góry. No to chyba sam ruszyłeś o to. Znaczy nie, no teraz są włączone chyba. Czy nie? O, dobra. Bo czekaj, bo ruszyłam tą wcześniej. Nie, te się nie zresetowały, dobra. Czekaj jeszcze. I to może każda z tych. Mam. Nie no, pociągłam dwie, to może reszta czekaj. Musi być opuszczona w dół. Ta nic. Ta też nic. Nie no, tylko te dwie reagują, tamte w kącie. A te nie, nic w ogóle. O, dobra, ta. No to ta reaguje. I ta tutaj, tak? I ta. To może reszta musi być do dołu pociągnięta. No ale jak są do dołu, to są włączone przecież. Nie, do góry, bo one wcześniej były do dołu, jak pociągam do góry, to aha, wtedy aha, się aha, robi. Okej, okej, okej. Dobra. Wyłączyłam. No, tutaj... no i tam te dwie mają być do góry. Jest tam! Tu. Gdzie? O, tu. Dobra. Mamy to. Okej, okay, no dobra, to my idziemy do drugiego pokoju, a wam, słuchajcie, przypominamy też oczywiście o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji, wpadnięciu na wszystkie socialki, linki macie oczywiście w opisie do filmu. I Madzia, gdzie? Na G2! Tak, po fajne promeczki, także możecie sobie... wodę i się łódka zrobić. Zobaczyć. W sensie achievement z łódką. Oj, a tu się da? Nie, tu się nie da. Nie, ja już próbowałam. Tu jest mnóstwo, wiesz co, przycisków. A właśnie zaczęłam je miziać. To jakiś piecyk jakby? A czekaj, tu się da wejść? Nie. Nie, właśnie z tej boczny się nie da. No trzeba sobie wszystko dokładnie... No to szmacam. Wymacać właśnie. Czekaj, tu jest jakiś jeszcze piston? Nie. No i tak to jest zastanawiająca, ta ściana. Bo jest jedyna. Wiesz o tym? Która? A, ta z miedzi. No. No to my tutaj musimy mieć w takim razie coś, co nam ją chyba otworzy. Ha, ha, ha! Zaczyna masz? Się. Zaczyna się zabawa. No, ale z pierwszym nawet nieświadomie szybko nam poszło. Nie, z pierwszym spoko poszło. No musi być, mam wrażenie, że musi być coś chyba z tymi przyciskami związane, no bo... Mówisz, że kolejność? Czekaj, tam po drugiej stronie, nie, no tam po drugiej stronie jest tylko niby jakiś wagonik. A czekaj, trzeba jeszcze, wiesz co, zajrzeć tutaj pomiędzy te banery, bo może... Ja beczki na razie macam. Ale tu nic nie widzę. Tu w ogóle mam wrażenie, jakby była jakaś podpowiedź, bo jest beczka
piecyk i ten grajnik. No to beczkę masz tu. Gdzie jest piecyk? Beczka? No tu masz jedna, druga, o tu. Masz dwie beczki. Piecyka na razie nie znaleźliśmy, bo to są pistony, nie? O to. No możliwe. Po czym ja kakam sobie. Czekaj, tu woda leci. Tutaj też leci woda. Tu nic nie ma do kliknięcia, nie. A jaki ty masz... czekaj, wiesz co, bo ja nie wiem, jaki ja mam ten. Ja mam tryb przygodowy, jakbyś się pytał. A, czyli przygoda, okej. Okay. Jak się wchodziłam, to było, że przygodowa. Dobra, dobra. No w tych dziurach nic nie ma. No już właśnie po suficie zaczynam patrzeć, wiesz? No właśnie też. Na mnie jest woda jakaś, bo kapie. No kapie właśnie tam w tamtych miejscach niektórych. O! A nie, dobra, to się te... Co? Ruszy... Nie, bo wcisnąłem i tak... Okay. Co jest? Jakby tak... Zaglądam, ale nie. Tędy i tak nie wejdziesz, bo za małe. Chyba, że... Nie, bo to... No, ale to i tak mnie wyteguje. Nie, no. Wiesz co, wydaje mi się, że tam się chyba nawet nie da wejść, wiesz? No. Tutaj też nic nie widzę. Kurde, complicated. Piecyk, w ogóle grajucha to też nie mamy tu nigdzie. No właśnie, ja też nie widziałem. To zawsze jak mapę znajdziesz, to... Czekaj, tutaj nic nie można poklikać, nic nie można sprawdzić. No już w wodzie tutaj patrzę. Ta ściana mnie zastanawia, bo tutaj wygląda jakby był piecyk, ale nie możemy do niego zajrzeć. Gdzie? Gdzie tutaj, zaraz przy tym, nie wiem właśnie, czy to jest piecyk, czy to nie jest piecyk? Nie, no to piston by się otworzył, jakby to był piecyk. Bo takie same to masz jeszcze w paru miejscach. No bo tutaj zdecydowanie mam wrażenie, że jakby to była jakaś po prostu tutaj podpowiedź, że... jest właśnie ta beczka, piecyk i tu do grania. Ale ja tu nic nie widzę. Bo grajnika na pewno nigdzie nie ma chyba. Aha, poczekaj, a może jest... Ale nie, no to by było widać, że jest... Widać by było, bo z trzech się... stron tak, widać, tak. Tak. Bo te przyciski, mam wrażenie, jakby nic nie robiły. Bardziej dekory, nie? Tak. To już te dziury zaczynam zaglądać. To tu są takie malutkie. No faktycznie, jak znajdę mapę, to... Aha, pożal jak się, nie parkour. Pożal się Boże. Tak, i magic, no to teraz o. Ściany choć i lisz. Może te przyciski trzeba w jakiejś kolejności? No to skąd wytrzaśniesz kolejność? Chyba, że pierwszy przy beczce, drugi przy tym, ale no to też nie. No nie, no bo tu i tak nie mamy przecież tego. No, tych rzeczków, no. No właśnie. A, beczki. Tak, proszę, są beczki. Nie wiem, kurczę, ja mam wrażenie, jakby to, mówię, to musi być jakaś podpowiedź tutaj. Tak mi się wydaje. Okaż, niech ja się popatrzę, może coś co uzmysłowię. No bo zdecydowanie są trzy rzeczy pokazane. Mm-hmm. No i beczki, no faktycznie, no to by wychodziło, że to jest to, nie wiem, ten przycisk tutaj? No ale trzeci gdzie jest ewentualnie? Nie mam pojęcia. Gdzieś ty to... Sadził. Czekaj, już patrzę, czy jeszcze jakiś wajch nie ma. Ale wiesz co, tutaj jest jakaś taka dziura, która jest taka głęboka, ale... Ale nie, tam jest kobel. Jak tu staniesz, to widać. Tutaj, gdzie ja stoję. Tam sobie zajrzyj. Mhm. No. Więc to nie. No ta ściana mnie męczy. Wiesz co, ja mam po prostu wrażenie, że to jest ściana, która musi się otworzyć. Ona się nam chyba później otworzy i będzie jakby przejście tak? dalej. Tak? A ja się zastanawiam sobie, czy o tutaj nam piston nie podskoczy. O tu. I tutaj nie pójdziemy dalej, tamte dziury. Ale wiesz co, tutaj to by się chyba wejść udało. Próbuj właśnie, bo tam jest tak jakby... No. Właśnie.
No bo patrz, bo tam są dalej te flagi. Ja wiem, ale wydaje mi się, że tutaj chyba... Może ja ci jakoś popchnę, czekaj. No nie możesz mnie uderzyć. No. Szkoda. No nie, no tak, no przycisku sobie nie wrazimy. To się nam trafiła trudna mapa, powiem szczerze. No. Czekaj, tu jest jeszcze jakaś taka woda, do której jakby można wejść, ale... Ja już się tam moczyłam. Nic ale mi to nie dało, poza możliwością pływania łódką. A łódki i tak nie mam. Tutaj też nie ma przycisku. No nie wiem, moim zdaniem to tutaj chyba te przyciski coś muszą zrobić, bo... To tak troszeczkę wygląda jakby... Bo tak... O dobra, wylazłam. Co? Nic, bo wylazłam tak, że myślałam, że nie wylezę tu. Ale tam nic nie ma. No poczekaj, bo tutaj nas nic nie cofa. Tu były pistolety, co jest są be... O! Mam azale! Tu są beczki. Patrz. A co masz? O! To se trzeba podstawić tam! Tylko czekaj, bo to musi być na ziemi chyba, nie? No ja właśnie nie pamiętam. A spróbuj postawić tu na tym. Nie, nie mogę. Nie, ziemia musi być, to teraz musimy szukać... Ale tu nie ma nic napisane tak dokładnie. Patrzę, czy nie ma gdzieś dirtu, żeby posadzić. A na wodzie? Na wodzie nie rośnie. Na wodzie to ten nowy. A, dobra, już wiem, który. Na morzyn, czy jak to się nazywa, matko. Myślałem, że to nazywa w Minecraftcie, a człowiek potem durny się robi. Czekaj, bo tu faktycznie, gdzieś... wiesz co, jakbyś się skurczył i podskoczył. Okej, ja będę próbować. Nie no, ja tego nie mogę tutaj nigdzie za bardzo postawić. Chyba, że my jesteśmy na złym tym trybie, ale... Ale czemu możesz być na złym trybie? Nie wiem, a czekaj, jak włożę tu do beczki? Nie. I co, zakwitnie ci? A tu? Nie, może wiesz co, gdzieś tam wsiąknie. A, że od uruchomi, no. Co? Albo może, nie wiem, to gdzieś wrzucić do jakiejś tej dziury którejś? Też ale my nie mamy nic właśnie, no. Możesz se porzucać. Nie, tutaj... A dla mnie najlogiczniejsze jest to, że wiesz... Magda? Ja. A tutaj nie ma czasem dziury, do której można wskoczyć? Pokaż. Podsuń się. Ale to nie było otwarte wcześniej. Ha. Poczekaj, może ja to wrzucę. Jak wyjąłeś, to się otwarło. To teraz po to idź. Czekaj. No toż nie stoi tam. O, jest schody. Jedziesz. Dobra. A mówiłam, że tu będziemy leźć. A zobacz tą. Dobra, sama sobie pójdę zobaczyć. Co zobaczyć? Tu ścianę. Mnie intrygowała. Wiesz zamknięta. Co? Wydaje mi się, że tutaj chyba będzie to polegało na tym, że musimy odkryć jakieś konkretne miejsce i potem po prostu nam się jakby tam te główne drzwi otworzą, nie? O, czekaj, tu jest woda. To jest od tej drugiej strony, tak? Ale tu jest mało miejsca w sumie. O, dobra, to był przycisk. Tutaj? No nic nie ma. Ja mam w ogóle, wiesz co, strasznie ciemno tutaj i chyba nie mogę już rozjaśnić bardziej. No nie mogę. Nie, ja nie mam tutaj Optifine'a, więc no. No nie mam. A w ogóle wiesz, że jak tu wleźliśmy, to już nie wyleziemy na razie? Prawda? No to tam nie. Okay. No ale dobra, ale tu przynajmniej się posunęliśmy kawałek dalej, chyba, bo że... tak to byśmy stali i czekali. Ja już próbuję wszystko wciskać. No bo to taka mapa, że wszystko macasz, czy trzeba, czy nie. No to dobra, to teraz tak, była beczka, to co teraz coś z piecykiem? No na to wychodzi teoretycznie. No bo faktycznie, no była dana rzecz w beczce. Tylko, że tego piecyka to ja tutaj za bardzo nie... Ja też nie. Nie widzę. Nie piecyk. Już w każdą dziurę nawet... O! Wojtek, możemy wyjść. Jak? Tu. No ale co nam to da, że wyjdziemy? No nic, ale w razie czego jakby tu coś chciał jeszcze znaleźć czy pomacać, okay. Tak? Okej. No, więc nie jesteśmy zamknięci na amen. Tak na dobrą sprawę. No dobra, to wiesz co, to może teraz tutaj przeszukać te... Poczekaj, bo tu... Aha, tu już jest zamknięte, więc tutaj już nie wejdziemy. Ale może właśnie teraz, wiesz co, przeszukać te wszystkie takie niby...
miejsca, co można poklikać, bo może coś się jeszcze otworzyło. A jakby pogasił świeczki? Nie da się pogasić. Nie da się zgasić. Tutaj te beczki już sprawdziłaś, nie? Przy tym. Które? Te tutaj. Przy tym, gdzie były pokazane rzeczy? Tak, tak. Tam nic nowego się nie pojawiło. Chcę kucnąć. Oj, tak, tu jest dziura, ale ta dziura nic nie wnosi, ale jest. No okej. Okay. Mam w tym korytarzyku na samym końcu, wiesz? Mhm. Tam co właziłem, to tam jest takie jakby miejsce. No ja właśnie widziałem, że tam właśnie coś jest, ale... No czekaj, czy tu się cokolwiek otworzyło, jak żeśmy przeszli? Ale gdzie ci się otworzyło? No ogólnie w tym wcześniejszym poziomie, ale... No we wcześniejszym się schodki zrobiły, tak? Tak, 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 ale kwestia, czy wiesz, czy jak weszliśmy, to tu się wcześniej coś nam nie zrobiło. No czekaj, jeszcze te barele przejrzę, ale... No ja klikam znowu przyciski, ale też nie do końca mam przekonanie do tego. Nie, wiesz co, wydaje mi się, że przyciski to chyba nam tutaj nic nie... To dekory tylko? Nic nie zrobią, no. No bo tam, w tamtym pomieszczeniu żadnych piecyków teoretycznie nie ma, nie? No są dalej pistone, to co widzieliśmy. Już naprawdę, kurde, wszędzie klikam. Gdzie tylko mogę. No, że może coś magicznie się zrobi. No nie? Właśnie. Czekaj, tutaj też nic nie widać. Te dziury jeszcze mnie cały czas zastanawiają w tych wszystkich miejscach tutaj. Jak każdego mężczyznę interesują dziury. No właśnie. Ale nie widzę tu nic. Powiem tak. Interesująca mapa. Bardzo. I testująca cierpliwość. A tu jest jeszcze przycisk, to nie widziałem wcześniej, ale to nam nic nie daje. Ha. No dobra, czekaj, jeszcze raz pójdę tu. Poczekaj, a tutaj. Gdzie ty jesteś teraz? Wcześniej. Jestem tam, jak się wchodził. O, czekaj. Tu jest, powiem ci tak. Tu jest ten blok. No. Ale. No to czekaj, to tak jakby. No to czy tu jest. Nie wiem, czy to jest zbadzone. To tu gdzieś powinien być piecyk. O tu, w tej okolicy. Bo patrz, jeżeli jest powiedziane, że beczki, ja obstawiam beczki tamte pierwsze w przejściu, no tak. Tak? Potem powinien być piecyk, a trzeci jest blok grający. Tu jest grający, więc w połowie gdzieś tu powinien być piecyk. No ale pytanie teraz takie, pomiędzy czy ty tam widzisz piecyk, bo ja tam nie widzę piecyka. Niewiele ogólnie w życiu widzę, no ale... Więc właśnie o to chodzi. Ja zaglądam, wiesz, patrzę. Bo to nie jest piecyk, się nie otwiera, to też nie. A tam, nie, tam nie ma, wyżej. Tu nie. Tutaj też nigdzie nie kliknę, nic nie sprawdzę. Tu jest strasznie ciemno. To jest problem też duży. No szkoda, że nie możemy sobie jakiej pochodni chociaż w łapkę wziąć. Ale to i też nie ma Optifine, to mi nic nie da. Czy no mnie by dało, to ja może sobie dodam. A tam już wszystko porozjaśniałeś? Nie. Zobacz, czy ja mam rozjaśnione graficznie. Gdzie to jest? Dziadostwo, zasięg. Dobra, dałem ci chyba też pochodnie, ale... No ale mi nic ona nie da, wiesz. Bo ja nie mam Optifine. A, to ty o tej dziurze tutaj mówiłaś. Tak, tam jest dziura. To wygląda jakby tam może coś można było wrzucić, ale no nie mamy za bardzo co, żeby wrzucić. Pochodnią rzuć. No nie, no wiesz, oddałem sobie, więc... Wiem, wiem. Nie będziemy kombinować, bo zepsujemy mapę i będzie problem. A to u nas akurat nic nowego. Czekaj, tak jeszcze patrzę tutaj za tymi torami, ale nie widzę. Chociaż ta pochodnia sporo da. W ogóle najśmieszniejsze jest to, że można
świeczka. A to już ten, bawiłam się tym, no. Też. O nie. Też nic. No musi to być ewentualnie gdzieś jakoś coś skitrane, bo... Pomiędzy gdzieś. Aha, to jest... Nie? Szczerze to ja nawet nie pamiętam już jak piecyk wyglądał. No tak jak piston, tylko gładki, a nie taki koblowy. Czekaj, jeszcze patrzę też za tymi filarami, czy... No ja już też tam zaglądam. Nie ma, ale nie widzę. Także słuchajcie, my chyba będziemy też potrzebować waszej pomocy, w razie i czego. Rad. Bo odcinki standardowo będą około 20 minut, więc będziemy w sumie zaraz kończyć. Ale właśnie kwestia jest taka, że żebyście nie spoilerowali za bardzo, tylko po prostu, jeżeli będziemy... Zasugerujcie. Zasugerujcie po prostu, co ewentualnie powinniśmy tak sprawdzić. Gdzie popatrzeć tak dokładniej? Wiecie, tak. Zwróćcie uwagę na, nie wiem, ścianę w korytarzu. O, to coś na przykład. Tak delikatnie, a nie, że piecyk jest tu i tam. Dokładnie tak, bo to trochę zepsuje nam też przyjemność z rozgrywki. Nie chcemy mieć aż tak mocno ułatwione po prostu. Czekaj, a wiesz co, bo my właściwie powinniśmy już kończyć za chwilkę. Myślałam, skoro o tym wspominasz. Czekaj, jeszcze chcę jakąś pochodnię, to sprawdzę. Ale nie, no tutaj jest tylko to. Tu nic więcej nie ma. O, reszta tak... Jeszcze te przyciski powciskam, ale... Ta woda mnie tu cały czas zastanawia w ogóle. No tu wszędzie dziś jest woda. I w tych torach masz wodę, i tam wodę. I tu wodę. Ja mam wrażenie, że to będzie gdzieś jakoś w tych dziurach, które jest gdzieś upchnięte. Coś trzeba jakoś tak... No to żeby w dziurę se włożyć, to trzeba... Co? Wiesz? Że tak ci powiem. Ale nie, w sensie, że wiesz, piecyk po prostu będzie jest tak zabudowany, że na przykład jest tylko jedna taki konkretny fragment, który możemy kliknąć. Nie, no to musi być jeden bok. Jego widać przynajmniej. Nawet i w tej dziurze. No tutaj też nic nie ma. Bo piecyki nie mogą być innych, muszą być takie, jakie tekstury, nie? Zawsze no tak, tak. Ja gram na innych teksturach teraz. Ale ten. Ale jak piecyk wygląda, to kojarzę, powiedzmy. Tu byłam zresztą. Z jednej strony mapa bardzo trudna, ale z drugiej strony mi się podoba, bo trzeba naprawdę się wytężyć głowę i nie jest to parkour. Tak, i nasz, ale groziłeś mi parkourem. Bo pewnie będzie tutaj parkour, ale... No może jakiś nieduży, no to wiesz. Tutaj w ogóle wygląda jakby kurczę jakiś... Tam jest taki płaski blok. To co? W tej dziurze tam. To takie małe. Właśnie mówię, że może być tak się okazać, że takie malutkie no coś to, będzie. No to jest, nie? Jakiś andezyt czy coś. Tak mi się wydaje, czy diorit, no ale, czy dobra, to poczekaj. Granit, nie znam się na tych blokach. Otworzyliśmy jedno przejście i to było w skrzynce, tak? Tak, w skrzynce wytegowaliśmy, więc teraz z piecyka coś musimy wziąć, żeby otworzyło się kolejne. No tak, no, tylko tak wiesz, patrząc. Problem to my mamy następujący, że my tu nie za bardzo mamy piecyk. No to właśnie musimy go znaleźć. Ja tu widzę tylko ten... No bo w tego grajucha nic nie wsadzisz przecież. No nie. Ale wiesz co, tu też w ogóle... A nie, czekaj, teraz działa. Ale to jakoś też... Widzisz, czasami... Że się zamykają te, nie? Jak na niego klikasz. Tak. A czasem się nie zamykają. Ja nie mam pojęcia. A może to musi być otwarte? To z jednej strony? Tu się coś może gdzieś utworzy? I z drugiej zamknięte? Nie, no tutaj... No tam zdecydowanie coś jest po tej drugiej stronie. Ale dobra, słuchajcie, kończymy, bo zgubimy tutaj za dużo czasu, a nie chcemy też, żeby te odcinki były takie w miarę nudne, więc jak się po prostu gdzieś jakoś mocno zatniemy, to albo sobie po prostu też sprawdzimy, albo też po prostu będziemy kończyć. No na chwilę obecną jesteśmy... Czekamy na wasze rady. Tak, jesteśmy, nie będę ukrywać, tutaj w małej... Ciemnej jaskini. Kropce. Bo ja tutaj naprawdę nie wiem, gdzie co może być... No jestem bardzo ciekaw. Ale dobra, słuchajcie, to my na dzisiaj, za dzisiaj wam dziękujemy. Słyszymy się w kolejnym odcinku za tydzień. Także pamiętajcie też wpaść do Madzi na kanał. Ona też nagrywa fajne rzeczki, także zapraszam. No i co? Zostawcie oczywiście łapkę, komentarz i subskrypcję dla zasięgów. Będziemy wdzięczni. I co? Słyszymy się w następnym, nie? Tak. Także dziękujemy wam za uwagę. Trzymajcie się, cześć.
Pa, pa. Pa, pa.